Odpaliłem. Dobra, odpaliłem nagrywanie. Sąsiad, przywitaj się. Siema, jestem. Cześć. Siema. Odpalę ci. A masz fajną fioletową koszulę. No, cześć widzowie ogółem. O. No cześć, odpal ją. Normalnie. Podjedź trochę do przodu. Ej, tak jak tamta, tak. Co mieliśmy? O, ale ma omalowane flagi z tyłu. Jo, bo z przodu ten też były, ale inne są. No. Inne ogółem są. Ludzie ten... Przeszliśmy teraz na Lubelską, tak. Ej, ale chyba tyle śrub, ta 60 z przodu to nimo, no ale dobra. Nie wiem, ale ten... Przeszliśmy sobie ludzie na Lubelską, bo tam coś średnie wyświetlenia. Do góry podnieść trochę. Mam nadzieję, że tutaj będą chociaż trochę lepsze. No, widziałeś? No i ten... Po sąsiedzku ogółem gramy, Miki tu przyszedł na chwilę mnie odwiedzić. Tak. No i ten... Zaczynamy, tak wiecie, rozbudowywać gospodarkę pomału. Oprowadzenie będzie, jeżeli wbijecie 80 łapek pod tym filmem. No, a jak będzie 90, to będzie jeszcze u mnie. Tak, ale to dopiero na następnym gienek, tak wymyślimy. Tak? Czyli 80 łapek i robimy oprowadzenie, a 70 łapek i od razu dostajecie, od razu siadamy do nagrywania kolejnego odcinka. A ja dzisiaj lecę sobie z wapienkiem granulowanym właśnie na ścierniską. Ta, ścierniską. No, a ja zaraz sobie będę ten i nosiał. No, tutaj już końcówka została, ale i tak całego big baga sypałem, ponieważ tak, nie mam tego takiego jakby otworu do big baga, żeby sypać ile chcę, ale no, tak siewką to tutaj... A później tam Halina wiaderkiem wyciągnie. No, albo się ten, się spuści i talerzy się ten i się wypuści. No, a tutaj spuści, wypuści, no. No, a dzisiaj jeszcze w planach jest ogółem uprawić tam po oranym, to właśnie też 60 będziemy robić, a potem jeszcze polecimy sobie 60 siać. No, 60 to tam moc ma około 60 koni, Steyr ma 65 koni, tylko że Steyr jest z przodkiem i właśnie to jest ta różnica. Co prawda bez turbiny właśnie Steyr jest jeszcze, co tu dopowiedzieć ważnego. I co jeszcze, Miki, co ja bym tu jeszcze mógł powiedzieć o tym moim Steyrku? No nie wiem, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Pług trójka jest ściągany, ale taka dosyć duża ta trójka z przedpuszkami i w ogóle, więc tak te 65 koni to jest tak akurat, znaczy akurat zapas jeszcze ma w miarę. I w ogóle to ja sobie podepnę tą Amazonkę i Steyerem sobie pojadę uprawię, bo jestem ciekaw... Ale mi nadgarstki pourywało w tym zatorze. To ładnie. Jestem ciekaw, czy tu jest w ogóle, bo na nie sprawdzałem, czy tu trigger jest. Pewnie, że nie ma. Dobra, to ja tyle jadę sobie tą Amazonkę, sobie tu wyjadę, elegancko. Sorry za Facebooka, ludzie, no tu w 61, jaka elektronika jest, to mój telefon w kieszeni. Łe, to ja mam trochę lepiej w zatorze, mam jeszcze radio. O Boże. Dobra, to ja se skoczę może do sklepu na szybko, do posiewy. A potem się tepniemy do Steyrka i ogarniemy sobie krymerkiem pole i będzie można siać. No, ale nie no, wam powiem, że Ursusa, dlatego, bo tam tak widzę, że te zagraniczne maszyny wam się zbytnio na razie już nie podobają, no to mówię, Aciul, weźmiemy Ursusy pobugowane i w ogóle, i w ogóle. Na razie nic nam ta 60 zbytnio nie zbugowała, zobaczymy, co się będzie działo dalej. No. Ale z Amazonką na razie... Matko bosko, soja jest po 3600. Ogółem ja się zajmuję produkcją krów mlecznych. A ja kur. Kur jajkowatych. Tak, jajka. Kur na jajka. Kury na jajka, a w następnym odcinku myślę, ludzie, że zrobimy sobie albo jakieś opryski, albo sianokosy. Jedno z dwóch. No. I to co ja będę robił, że będę musiał żniwa sobie zacząć. Nie no, będziesz pryskał. No kurde, ale ile mi zajmie do pryskania? No nie wiem, albo mi pomożesz przy sianokosach. O kurde, a ile dosz? Raz. Dobra, ja sam może już wejdę na OLX na telefonie i sobie kupię siew. O, jeszcze dycha w portfelu zostanie na czteropak. Na promocji w Biedronce. Tu jakiś stary stóp. No, bo ogólnie lubelska była fajna mapa. Na te nasiki żubra starczy. Fajne gospodarki. Nie wiem właśnie, czy w 17 była ta gospodarka, co Miki na nie graczy tu obok sklepu. I nie wiem, czy była ta, co na której ja gram, bo tam były konie w podstawie, tak jakby. I no. I tak. Ty na tej, co teraz chyba jesteś, to na tej grałeś, nie? Nie, ja grałem na tej wielkiej, tej, co krowy są w podstawie były. Ty nie wiesz, bo tu już sprzedałem te krowy tak jakby. I no, dobra, zamykamy sobie, klapę też zamkniemy, bo na pewno tego siewu nam starczy, więc nie ma po co mieć otwartej. Jeszcze tutaj miarka jest, o Boże, miarka wykazuje, dobra, więcej niż 0, ok, nieważne. Myślałem, że mniej niż 0. No, 18, zobaczymy jak się wyrobimy, dzisiaj może mi się uda jeszcze zasiać, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, może się uda, ale nie jestem pewny. Te 0,3 z użycia 60 mam przez 0,3 godziny. No ładnie. Fajna ta 60, wam powiem, wspomaganie balonówki to naprawdę, to się kręci Lux Torpeda. A co prawda na tyle ona nigdy lekko nie ma, bo jak jest rotacyjna... To jest po prostu Lux Robota. No, tylko że ten, trochę siłowników brakuje w wspomaganiu. Bo ten, jak się skręca, to siłownik zostaje tak samo wpuszczony i w ogóle. No, ale takie klimaty tutaj, nie wiem, na Lubelszczyźnie faktem nigdy nie byłem, ale tam widzicie ten skup ładnie, jak to wygląda, tak z daleka, piękniuśko. A ty, sąsiad, tam dzisiaj co zadziałasz? Sieję soję. Sieję soję. Mhm. Bo ty będziesz miał wszystko... Bo to już czas wielki, żeby siać soję. Jo. Modyfikowana? Modyfikowana, tak jest. A czym ją tam modyfikowałeś? Pszenicą. O, to nie, że modyfikowanie pszenicą. Dobra, ja tu sobie wiadę, ludzie w sumie na pole już. A ja, jak się bawi, to się bawi, nie? Tak. Dobra, pszenicę sobie teraz tu zasieję, ale tak. Pierwsze co, to ja sobie widełki odepnę przy turze. W sumie tu rasy całego odepnę. Obciążnik podniosę. Ups, nie to, to. Później. Kurde, tego tura wam powiem, że dziwnie się przy tym Steyerze ten odpina. A Steyerek bardzo ciekawa, Maszynen. Maszynen Bau. Ta Maszynen Bau. Jo, nigdy nie wiedziałem co to znaczy, ale się chyba i tak nigdy nie dowiem. Mikołaj, uświadomisz mnie? Nie wiem, też nie wiem, to jakie Maszynen Bau, to może jakaś, nie wiem, fabryka maszyn, coś takiego? Jo, może. Nie wiem, jak ktoś tam z niemieckiego jest dobry, to może powiedzieć. Albo bardzo dobry, bo ja jestem dobry według oceny, ale ten, a nie wiem. No według oceny to ja jestem bardzo dobry. Czyli 5 masz, tak? No, żebyś wiedział. Mhm. No, pokażę ci oceny na dzienniczku. Sąsiad... Mam 3 piątki, 1 szóstkę. Sąsiad w Marszewie dzienniczek mają? No. Wiecie, mój sąsiad to z Lubelszczyzny, aż do szkoły dojeżdża do Wielkopolski. Kurde. Taki burżuj. No, to jest szkoła. Szkoła no. Marzeń. No, i to no, codziennie dojeżdżam, nie tak, że w internecie no, czy coś. Bo kury trzeba karmić. No, trzeba wymacać. O Boże. Jak widzicie, to taki silos na kiszonkę klimatyczny sobie zrobiłem. Też dosyć fajny, tylko tutaj taka skarpa. A wiecie ludzie, ile kopania było? 2 szpadle tam mu połamałem na tym. No, ja z Steyerem odwoziłem z łyżką ziemię na przyczepę, a przyczepę no. Jaką to zobaczycie. Jak wbijecie łapeczek ładnie 80. Ciekawe, wtedy to on jeszcze miał wóz konny. O Boże. Jak na tym wóz trzeba było naładować turem, ale już trzeba było zładowywać ręcznie, nie? Nie, no turem też szło. No, tylko jak zacząłeś turem ściągać, to się połamały burty. A tam jakie burty? Tam burt nie było. Jak widzicie tutaj na nasze gliniaste ziemię, tyle wałów mam w tym krymerku. Ze sąsiadem takie same sobie kupiliśmy, to taniej było, pamiętam. No. A potem jak ten, jak... Bo to ino był taki jeden duży agregat, ale my się przedzieliliśmy na pół. Nie wiem, 2 były, ale jest z możliwością połączenia 2 w 1. Ten sąsiad, jak sąsiad sobie kupi większy ciągnik, to może będzie chciał kupić ode mnie i sobie 2 zrobić z jednego, więc pasuje. Nie, ja sobie kupię od razu nowszy agregat, bo to jest takie gówno cieniutkie, że na glinę jakbym wjechał, to bym dziabki pourywał. Nie, właśnie te wałki fajnie robią na tej glinie. Powiem sąsiedzie mój drogi. Ta kolczatka taka jakby, nie? Ta pierwsza. Jo, i ten wałek potem... Ja mam jeszcze z tyłu ten wałek taki listwowy, nie? Ja też mam i potem dorówno. Też masz? A jak, 2 takie same były brane. Gienek chciał różowy. Nie pamiętam. Gienek chciał różowy, ale mówią, że nie mają w ofercie różowego malowania. No, tak było, no. On zmyśla. On zmyśla, nie zmyśla. Dobra, tutaj sobie ustawimy za stodołką, Steyerka. Ale nie, maszyna jest fajna, tylko trochę niska. Ej, Lux Robota jest tym silnikiem, ci powiem. Tak? Tym moim też. A tym moim jeszcze lepsza jest, ci powiem. Mhm. Wiesz co to jest za silnik, nie? Aha, nie, Gianek, weź realnie graj, proszę cię. O kurde. No ja realnie gram, ja go opuszczam normalnie. Aha, no i git. Normalnie, tak o. Ja tam przyjdę na kontrolę, bał. Ale przyjść, nie ma problemu. Dobra, pszenicę se tu zasiejemy, a na drugim moim polu ja se jęczmień zasieję. Puścim znacznik może, ale nie na miedzę, kurwa. Andrzej, nie w tą stronę. Teraz jest luk z robota. Choć co prawda w takim wąskim siewniku to znaczniki trochę bez sensu. Choć w realu to na pewno by się przydały, bo... A pierdzielić głupoty, kółko robi ci ślad i jedziesz kółko w kółko. No wiem, no ale to 60 to inaczej. Nie, tak samo. Cię ja wiem. 60 ma szerszą maskę. No co z tego, no ale kółko od siewnika widać, nie? Z boku. No wiem, Gienek, ale to jest 3 metry, a nie 2,7 metra. Rozumiesz? No to tym bardziej, no to jeszcze lepiej widać. Ojeju. Ale znacznik i tak fajna rzecz. Ja siałem na znaczniku, to fajnie się sieje. Świrujesz, gówno, w dupie byłeś, gówno widziałeś. O Boże, weź tu tadzie tekstów nie używaj. Hi. Jo, normalnie. Jeszcze nie wiem, jak chcesz się przejść na ostatni przejazd, no to chodź. Nie, nie chcę. Mnie rozjedziesz. Jeszcze do mnie przyjedzie zasiać tym swoim Union Grudziądzą. Cię chyba Chrystus opuścił. No ty masz ten. Ja mam taki drobny jęczmień do siobu, że to trzeba tą kolczatkę do drobnej. A ja mam talerzowy, to jeszcze drobniej. No wiem, gorzej się sieje. No ale mam, ale ja nie mam tych do drobnych nasion. No, o co chodzi, czy nie? Aha, jak jestem głupi, siewnika nie włączyłem, nie? Ale na ostatnim przejeździe. Co ty, na przekaźnik go tam masz, jak? No... ten, bajchy w przekładni nie przełożyłem. O Boże. Ten, zapomniał koła zamontować. Ta, zapomniał koła zamontować. Zapomniał trybu zamontować. Ty, ale Lux to są tekstury ogólnie, jak zasiane czy coś, nie? No fajnie są te tekstury, takie jeszcze jak na piasku jakby. No, tu na Lubelszczyźnie są takie gliny, piaski. Ten, gdzie nigdzie są słabe gleby na Lubelszczyźnie, a gdzie nigdzie są zajebiste. No, ale ten, luk z robota. Ogółem dużo słomy u mnie będzie, tego co już jestem pewny na gospodarce, bo sieczkarni nie mam w Bizonie. Ja mam sieczkarnię, jak chcesz, jak coś na tę nasieczkę, to najwyżej przyjadę, nie? Boże, ja ci przyjadę kosić na słomę, a ty mi na sieczkę. O, tylko na razie... Nie no, czy będę sobie na tę nasieczkę, czy na słomę, bo jeszcze presy nie mam, nie? To by trzeba presę wynająć i... No zobaczymy, bo na razie to ten, jest jakaś SIPMA, nie? Ta okrągłych, ale to tam ten... Polskie, to na razie to polski. To jest pewno SIPMA, marki SIPMA. No, to jest SIPMA, kurde. To jest taka SIPMA, że bez kija nie podchodź może. Nie wiem, no nie testowałem, więc na razie się nie mogę powiedzieć. Jak ktoś używał tej SIPMy do FS19, to może powiedzieć. Tam chyba pan Bartosz Games robił czy coś takiego. Nie wiem, jak, nie pamiętam dokładnie. Ale bym musiał do kogoś zagadać, może jakąś prasę ma. Gienek, tam do jakiego dealera trzeba zadzwonić. Ta, dealera. Dealera darmowych maszyn rolniczych. Dobra, tutaj sobie jeszcze wyślę. No zobaczymy, może się wypożyczy tam od jakiegoś ziomka za stówę i flaszkę wódki i już. Ziomka po ziomka, ale żebym w brozę zapierdzielił obciążnikiem. No, jak widzicie, 60 sobie daje radę mimo wszystko, że w Amazonce prawie tona zboża. Jeszcze lepiej siewnik wchodzi, bo sucho się kurzy fest. Ziomek po ziomek. Dobra, ty po ziomek. No. Kurde, ja tu mam taki kawał pola do zasiania. Jeszcze jeden potem. Cię, ziomek, a ja skończyłem sianie, teraz aby rozsieję jeszcze na buzi. I hit. A ja ten, pod korzem będę siał dopiero potem, bo czytałem w internetach, drutach, netach, że ten, że tak też jest dobrze, że jak się zasieje po zasianym. Tak 2 dni po zasiewie, jak ta gleba obsiądzie. No tak, ale jak na przykład jest sól potasową, to lepiej, żeby było wcześniej. No dobra, ja tu głupia, ale... Po prostu zapomniałem. Tak, ale się muszę jakoś wytłumaczyć. Tak. No, a tam... Później się da, to tam... A jest włączony wzrost? Nie. Czemu? A czemu miałoby być, żeby mi rosło na polu, jak sieje jeszcze? No bez wysadeczek to nie, szybko nie rośnie. Rośnie. No jakbyś włączył powolny? Łe tam, mordo, pomału. No ja muszę drugą dawkę rozsiać. To rośnie jest to kiedy indziej. No, kiedy indziej, przed żniwami, nie? Teraz masz urlop. A na L4 teraz pójdę. Powiem kurom, że idę na L4. O, tak dokładnie. Potem 30. Kogut mnie tam spieje. Potem 30 będziesz po podwórku. A koguta masz? Mam. To git. A jak szybko dobre, się dobrego mam koguta tam, człowieku. Jak ci się kury szybko rozmnażają? Co mi się dzieje? Na razie się nie rozmnażają, bo skończył się okres lęgowy dopiero na wiosnę. Okres lęgowy? To chyba u gęsi aby jest. W sumie no, nie wiem. A kuryca nasadasz cały rok? Nie wiem, ja tam nie nasadzam kur. W sumie ty tam kury tam robisz, ten małe kury z dużych kur. Dobra, ja no zazwyczaj nie teraz jak jest pomiędzy zimą a wiosną, nie? Takie jak jest przedwiośnie. To no wtedy zaczyna się ten kwoki są, czyli siedzą kury. Mhm. I ten, no i wtedy się nasadza kury i siedzi, nie? I wysiaduje jajka. No jakie buty, ty ogółem, bo ja nie wiem ile my mamy minut. Matko bosko, 16 minut, kto to będzie oglądał jeszcze? To tak. Jak to tak długo już odcinek, to jestem ciekaw, kto to tak długo ogląda. A jak ktoś bardzo tak długo ogląda, to łapeczkę w górę oczywiście zostawia, jak mu się podoba, subika, ktoś nowy, komentarz. No i w komentarzu, kto to dotrwał do tego momentu, może napisać hashtag kura, żeby tam nikt się nie pomylił. Kura złotopióra. Nie pomylił jaką literkę jedną. No i trzymajcie się ludzie do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.